powiem tak, straciliśmy tutaj dwa punkty, gdzie zagraliśmy najgorszy mecz, odkąd jestem w Olimpii. Drużyna, która była, można powiedzieć, w wcześniejszych meczach kontrolowała grę, a tutaj byliśmy tak, mówię, rozlezieni, że nie można było na to patrzeć. Gdzie sytuację sami de facto stwarzaliśmy dla Polonii, gdzie niewymuszone błędy, głupia gra, niedokładna i napędzaliśmy tylko Polonię. Gratuluję Polonii. Remis. Spotkały się dwa zespoły z dołu tabeli. Na pewno można było się spodziewać walki, zaangażowania, determinacji z jednej i z drugiej strony. Co do poziomu samego spotkania, no to można mieć sporo zastrzeżeń, delikatnie mówiąc. Na naszej grze ofensywnej na pewno w dużej mierze odbija się nieobecność Ceglarza, Stefańskiego, Szkatuły, którzy napędzali naszą grę ofensywną z tyłu Szyndrowskiego. Gramy na tyle, na ile nas stać. Chcieliśmy ten mecz wygrać. Mieliśmy sytuację, nie potrafiliśmy trafić w światło bramki. Dużo niedokładności przy ostatnim finalnym podaniu. No i niestety mecz kończy się remisem 1-1, który na pewno nie zadowala tutaj ani jednej strony, ani drugiej. Dziękuję.